Cześć, dzisiaj przeszykujemy fishburgera, zabieramy się do pracy. Potrzebujemy kawałek ryby. W tym przypadku mam mintaja. Wcześniej wyrobiłem sobie ciasto. Tak jak naleśnikowe, tylko troszeczkę gęstsze. Rybę przesolimy. Natrzemy ją. Trochę pieprzu. I wrzucam rybę do ciasta. Wcześniej rozgrzałem sobie tłuszcz. I teraz wrzucimy naszą rybę. Dokładnie ją tylko obtoczymy w cieście. I wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Ryba nam się smaży. Będziemy potrzebowali ciabatę, którą sobie rozgrzeję w toszterze. Ciabata nam się grzeje, zrobimy teraz sosik z kaparami, gdzieś tu stały przed chwilą. Parę odsączę. I przesiekam. Potrzebował z połowę cebuli, w przypadku taki kawałek, w drobną kosteczkę. I odrobinę koperku. Tam nasza rybka, bardzo dobrze. I ze dwie łyżki majonezu. Sól, pieprz, sok z cytryny. Soli nie za dużo, kapary są słone. I mieszamy. Sosik gotowy. Czekamy na rybę. Ryba jeszcze chwileczkę. Teraz przesiekamy sobie dodatki. Odrobina sałaty lodowej. A niech będzie tyle. Kawałek pomidora i ogórka. To nam niepotrzebne. Rybka nam się usmażyła. Wyjmiemy ją na talerz, tylko że odsączymy troszeczkę z tłuszczu.
I zaczynamy składać. Dołożymy naszą rybkę. Pyk. Sałatę tutaj na wierzch. Tu położę dodatki. Tu niepotrzebne. I składam do kupy. Talerzyk, na którym podamy. Fishburger gotowy. Życzę smacznego.